Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w Woli Piaseckiej, w jednym z oddziałów firmy Wanicki Agro, która to jest m.in. dealerem ciągników marki John Deere. My w dzisiejszym odcinku pod lupę weźmiemy sobie jeden z ciągników wchodzący w skład serii 6R. Dokładnie jest to model o oznaczeniu 195. Jest to dosyć bogato doposażony egzemplarz, także na pewno będzie o czym opowiadać. Tymczasem zachęcam do zostania na dłużej, do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić nowych pojawiających się filmów. I pozostaje mi nic innego jak zaprosić do materiału. Standardowo, jak za każdym razem, rozpoczniemy sobie od kilku słów na temat samego wyglądu tego ciągnika. Ogólnie w marce John Deere, jeżeli mówimy o tych ciągnikach o nieco wyższych mocach, to maskę mamy całkiem podobną. Na przykład jest na kanale prezentacja modelu 655M. To tutaj wygląd, powiedzmy, że jest całkiem podobny, ponieważ mamy całkiem duży grill w kolorze czarnym na samym przodzie. Oczywiście jest duży znaczek marki. Same światła są umieszczone również nieco wyżej. No i standardowo, jak to zazwyczaj, są też charakterystyczne wycięcia czy przetłoczenia na bokach maski. Także jeżeli mielibyśmy sobie jakoś podsumować wygląd czy design tego ciągnika, to myślę, że nie mamy tutaj jakichś bardzo agresywnych linii. Natomiast kształty są dosyć regularne, a dodatkowo mamy jeszcze takie charakterystyczne, fajne przetłoczenia na masce czy na przodzie ciągnika. Także myślę, że całość fajnie tutaj się ze sobą łączy i tworzy taką fajną, spójną całość. Przechodząc do omówienia wersji tego ciągnika, wspomniemy sobie kilka słów na temat samej serii 6R. Podobnie jak w przypadku serii 6M, wyróżnikiem pomiędzy poszczególnymi, można powiedzieć, że modelami, jest rama. I mamy tutaj podział na cztery kategorie ramy. Rama mała, średnia, duża oraz bardzo duża. Dzisiaj prezentowany ciągnik należy do ciągników, które są, można powiedzieć, że zbudowane na ramie dużej. Zależnie od konfiguracji ciągnika, na przykład jeżeli decydujemy się na serię 6R na małej ramie, to mamy do dyspozycji silnik czterocylindrowy, natomiast już w tych wyższych, od średniej ramy w górę, mamy silnik sześciocylindrowy o pojemności 6,8 litra. Oczywiście zależnie od wersji, ilość koni mechanicznych czy momentu obrotowego będzie się różnić. Sama jednostka, czyli silnik, jest oczywiście objęty normą emisji spalin Stage 5, czyli jest m.in. układ AdBlue czy filtr cząstek stałych. Natomiast jeżeli chodzi o ten prezentowany dzisiaj ciągnik, to w jego przypadku również jest ten silnik 6,8 litra sześciocylindrowy. Natomiast osiągana moc znamionowa to 195 koni mechanicznych, a moment obrotowy to około 913 Nm. Przechodzimy sobie do wymiarów tego ciągnika. Rozstaw osi wynosi tutaj około 2,8 metra, a długość całkowita ciągnika oscyluje w granicach około 5,1 metra. Szerokość to około 2,6 metra. Natomiast jeżeli chodzi o masę wysyłkową, to jest to 8600 kg, a dopuszczalna masa całkowita wynosi 13450 kg. Oczywiście same wymiary czy rozstaw osi na przykład, wszystko to różni się w zależności od tego, na jaką wersję ciągnika się decydujemy. Natomiast te podane wymiary tyczą się głównie tego prezentowanego dzisiaj egzemplarza. Oczywiście dokładniejsze dane wyświetlają się na ekranie w formie takiej tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o koła, to akurat w tym egzemplarzu mamy na wyposażeniu koła w rozmiarze 710x70R42 na tyle na przodzie. Koła mają rozmiar 600x70R28. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w przypadku ciągników, jest możliwość montażu innego rodzaju ogumienia, zależnie od potrzeb, do jakich będzie właśnie ciągnik wykorzystywany, to można sobie dobrać tutaj różne rodzaje ogumienia. Rzucimy sobie okiem na przód tego ciągnika oraz przednią oś. Mamy tutaj amortyzację przedniej osi, jest to amortyzacja trójpoziomowa, samopoziomująca. Jeżeli chodzi o przedni tuz, może być on na wyposażeniu oczywiście opcjonalnym. Udźwig to około 4000 kg, może być również przedniwą, 1000 obrotów na minutę. Promień zawracania ciągnika to około 5,62 metra. Oczywiście sam ciągnik możemy również doposażyć w ładowacz czołowy. Zależnie od konfiguracji, od potrzeb, może on posiadać całkiem ciekawe funkcjonalności, jak na przykład ważenie ładunku czy samopoziomowanie. Oczywiście jest tego znacznie więcej. Więcej informacji oczywiście jest w oficjalnych katalogach dostępnych na stronie marki. Pod maską tego ciągnika na samym przodzie mamy m.in. jeden z filtrów paliwowych.
czy oczywiście widoczny cały zestaw chłodnic wraz z główną, naprawdę całkiem pokaźnych rozmiarów chłodnicą cieczy chłodzącej. Jest tutaj również taki wentylator pod spodem, który można powiedzieć, że pomaga w tym zasysaniu powietrza. Za zestawem chłodnic mamy jeszcze wentylator, który to może pracować również w takiej konfiguracji, która umożliwia oczyszczanie chłodnic oraz można powiedzieć, że oczyszczanie tutaj kratek, ponieważ mamy tutaj system troszkę, można go porównać do działania wstecznego biegu wentylatora, tyle że tutaj zmienia się ułożenie łopatek i część powietrza jest właśnie kierowana w drugą stronę, tak aby tutaj można było oczyścić te grubsze, jakieś większe zanieczyszczenia, na przykład podczas jakichś prac żniwnych, gdzie tych resztek pożniwnych przykleja się do maski całkiem sporo, no to tutaj można to sobie włączyć, szybko dmuchać i jechać dalej. Po lewej stronie ciągnika pod kabiną jest zbiornik paliwa o pojemności 324 litrów, bądź w opcji 421 litrów. Natomiast tu bliżej silnika mamy kilka takich większych widocznych elementów, jak na przykład pokaźnych rozmiarów turbosprężarka. Jest też wlew oleju do silnika, czy bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Natomiast jest on zakryty po zamknięciu maski, ale mamy, jak tutaj można zauważyć, taką mniejszą kratkę, którą sobie można odpiąć i jest wtedy dostęp właśnie między innymi do tego miernika do sprawdzania poziomu oleju. Natomiast z prawej strony mamy całkiem pokaźnych rozmiarów układ wydechowy. Tutaj jest takie miejsce, w którym możemy sobie podładować akumulator oraz tutaj mamy wlew płynu do spryskiwaczy. Tu przy samym silniku mamy z takich widocznych elementów m.in. alternator, kompresor klimatyzacji, sprężarkę, układu pneumatyki, czy też jeden z filtrów oraz jest filtr cząstek stałych w górnej części. Znajduje się nad silnikiem. Natomiast mamy tutaj jeszcze taki, myślę, całkiem ciekawy detal, ponieważ ostatni schodek zarówno po lewej czy po prawej stronie jest zamocowany na takich bardzo grubych kawałkach gumy, co umożliwia to, że na przykład po najechaniu na jakąś przeszkodę nie zagnie się nam tutaj ramka mocująca te stopnie, tylko ta guma, można powiedzieć, że w pewnym sensie się podda, tak jak można na przykład zauważyć poprzez poruszenie ręką, tutaj wszystko jest ruchome. Także na przykład po najechaniu, jak już to powiedziałem, na przeszkodę, tutaj nie zagnie nam się ta ramka, tylko wszystko się nam tutaj złoży i wróci do poprzedniego położenia. Na tyle ciągnika jest oczywiście podnośnik, a same haki mogą być kategorii trzeciej bądź trzeciej N, a maksymalny udźwig podnośnika to 9550 kg. Przypomnę tylko o tym, że podawane wartości tyczą się w głównej mierze prezentowanego dzisiaj modelu, czyli 6195R. Oczywiście w zależności od tego, czy decydujemy się na ciągnik większy, mniejszy, no to te wartości mogą się różnić. Dokładniejsze dane oczywiście są w oficjalnych specyfikacjach. I jak już jesteśmy przy właśnie samym podnośniku czy hydraulice, to wspomniemy sobie o wydajnościach pomp, jakie mogą być tutaj zamontowane. W podstawie jest 114 litrów na minutę, jeżeli chodzi o wydajność, a w opcji możemy mieć 155 litrów na minutę. Jest to wydajność w głównej mierze na podnośnik czy wyjścia hydrauliczne. Możemy mieć maksymalnie do 6 par wyjść hydraulicznych na tyle ciągnika. Oczywiście można też mieć zawory międzyosiowe do ładowacza, czy wyprowadzić też część naprzód. Jeżeli chodzi o zaczepy, to akurat tutaj mamy, można powiedzieć, że komplet zaczepów, ponieważ jest zaczep kulowy, tak jak można zauważyć, jest przesuwny zaczep na szynie, możemy mieć jeszcze zaczep Piton Fix, także jest tutaj, można powiedzieć, że całkiem sporo konfiguracji. Jest jeszcze linka poprowadzona do kabiny, która pozwala odbezpieczyć zaczep. Łącznik mamy hydrauliczny akurat w tym egzemplarzu. Powyżej mamy pneumatykę dwuobwodową, tutaj jest pneumatyka jednoobwodowa, nieco niżej jest gniazdo Isobas. Może być również tutaj wyjście Power Beyond. Natomiast na lewym, prawym błotniku mamy dwa przyciski do obsługi jednej pary wyjść hydraulicznych. Akurat tutaj jest to łącznik centralny, podnoszenie, opuszczanie podnośnika oraz obsługa wałka odbioru mocy. Także większość tutaj, można powiedzieć, że operacji pozwalających zaczepić maszynę możemy sobie już odbywać bezpośrednio tutaj z błotnika. Także jeżeli chodzi o ten tył ciągnika, no to można powiedzieć, że wygląda to właśnie w ten sposób. Tu jeszcze tylko wspomnę m.in. o wlewie oleju do przekładni czy zbiorniczku na ociekający olej z gniazd hydraulicznych. Jeżeli chodzi o przestronność tej kabiny, to myślę, że jest tutaj naprawdę dobrze. Z miejscem myślę, że nie powinno być problemów. Natomiast cała tutaj szyba przednia jest przeszklona do samego spodu, także widoczność jest naprawdę dobra. Po prawej, po lewej stronie również te przeszklenia są duże. W tej akurat wersji mamy boczny słupek po lewej stronie. Opcjonalnie jest również dostępna szyba boczna,
którą właśnie są drzwi i pokrywają one wtedy całą powierzchnię bez tego słupka, a jeżeli mamy kabinę z tym słupkiem, to ta szybka tutaj jest wtedy również uchylna za pomocą takiego prostego zatrzasku mechanizmu. Kierownica natomiast jest regulowana, tutaj sobie opuszczamy, a tu natomiast możemy sobie jeszcze regulować kierownicę w tej płaszczyźnie, także jest regulacja w dwóch płaszczyznach. Fotel natomiast może występować również w kilku konfiguracjach, oczywiście w tej najbogatszej wersji możemy mieć zagłówek z tyłu skrętny, obszycie skórzane, wentylację, ogrzewanie, no tutaj te można powiedzieć, że już takie naprawdę z górnej półki rzeczy, jeżeli chodzi o fotel, to oczywiście może być to tutaj dostępne. My dzisiaj mamy do dyspozycji fotel w obszyciu materiałowym, po lewej stronie jest jeden z podłokietników, natomiast tutaj po prawej stronie to dzieje się już naprawdę dużo, jest również podłokietnik, tyle że tutaj mamy całe centrum dowodzenia dla operatora nad ciągnikiem, które sobie właśnie zaraz omówimy. Jeżeli chodzi o dostępne przekładnie, to w ciągnikach na ramie dużej mamy do wyboru trzy przekładnie. Może być to dobrze znany autokład bądź autokład plus, czyli dźwignia do zmiany biegów też tutaj po prawej stronie. Jest 20 wtedy biegów do przodu oraz 20 do tyłu. Druga przekładnia, jaka jest tutaj dostępna, to jest to direct drive. Przekładnia dwusprzęgłowa, trzyzakresowa. Na każdym zakresie mamy 8 biegów, co daje 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu. Jest również opcja zatrzymywania się bez konieczności używania sprzęgła nożnego, więc też tutaj razem z automatyką zmiany przełożeń też to może działać troszkę jak przekładnia bezstopniowa, oczywiście nie tak dosłownie, ale jest tutaj już można powiedzieć taka namiastka tej właśnie przekładni. No i oczywiście jest również przekładnia bezstopniowa, autokład, która może być obsługiwana na dwa sposoby, albo za pomocą, tak jak w dzisiaj prezentowanym ciągniku joysticka Command Pro, bądź do jej obsługi możemy mieć taką mniejszą dźwignię z taką małą rolką, która posiada dwa takie zakresy. Natomiast w tej najbogatszej wersji możemy mieć właśnie podłokietnik Command Arm wraz z tym joystickiem Command Pro, który sobie właśnie tutaj wraz z tym osprzętem omówimy. Jeżeli chodzi natomiast o samą obsługę ciągnika z poziomu podłokietnika Command Arm oraz tego joysticka Command Pro, to wygląda to w ten sposób, że joystick ten posiada naprawdę bardzo dużo funkcjonalności. Zaczniemy sobie może od samej jazdy ciągnikiem. Czyli do zmiany kierunku jazdy może być oczywiście używana ta dźwignia zmiany kierunku jazdy przy kierownicy. Natomiast wraz z ciśniętym tutaj przyciskiem, w tym miejscu tutaj z tyłu i wychyleniem joysticka do przodu bądź do tyłu, możemy sobie właśnie jechać do przodu, do tyłu. I im bardziej wychylamy joystick, tym ciągnik przyspiesza coraz szybciej. Natomiast wychylając go do samego przodu i popychając, mamy taki przeskok, takie kliknięcie. I wtedy po przeskoczeniu przez tą właśnie blokadę ciągnik będzie dążył do maksymalnej prędkości. Natomiast jeżeli przechylimy go do tyłu i też mamy tutaj takie właśnie kliknięcie, taki przeskok, to wtedy ciągnik będzie automatycznie zwalniał do prędkości zerowej. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o więcej funkcjonalności, to po przechyleniu joysticka w lewo oraz go wychyleniu do przodu bądź do tyłu mamy biegi pełzające do podczepiania maszyn na przykład. Czyli możemy sobie go wychylić w tę stronę i powoli pojechać do przodu, bądź powoli pojechać do tyłu. Idąc dalej, przejdziemy sobie może do tych przycisków tutaj. W głównej mierze najwięcej przycisków mamy w górnej i tu po lewej stronie. I są to przyciski w pełni konfigurowalne, można sobie je dopasować w zależności od potrzeb. Mogą być tutaj m.in. funkcjonalności ISOBUS, obsługa wyjść hydraulicznych, bądź jeszcze szereg i mnogość różnych funkcji, które sobie możemy tutaj ustawiać z poziomu tego monitora. Także zależnie od tego, co komu pasuje, jak chciałby sobie obsługiwać ciągnik, to można sobie tutaj wszystko popodpisywać, łącznie oczywiście z automatycznym prowadzeniem z nawigacją. Mamy jeszcze powyżej dwa przyciski, które służą za tak zwane tempomaty prędkości. Jest pierwszy oraz drugi. Po wciśnięciu na przykład pierwszego zaświeci nam się tutaj taka mała lampka. I wtedy ustalając sobie na przykład załóżmy 10 km na godzinę na tempomacie pierwszym, wychylając ten joystick w prawo, będziemy właśnie osiągać tą prędkość 10 km na godzinę jako prędkość tą maksymalną. I analogiczna sytuacja z drugą pamięcią, tym drugim tempomatem. I tutaj mamy jeszcze jeden pomarańczowy przycisk, który służy do obsługi agresywności działania samej przekładni. Są tutaj 3 stopnie, od takiego łagodnego do najbardziej agresywnego. Oraz jest jeszcze charakterystyczna właśnie rolka, którą sobie ograniczamy na przykład górne wartości prędkości. Także jeżeli chodzi o ten właśnie joystick Command Pro,
to warto wspomnieć też, że są fajnie wyprofilowane, bardzo dobrze leży w dłoni. To też myślę jest na pewno na plus i warto odnotowania. Tu są jeszcze dwa przyciski pomarańczowe również do przekładni, między innymi na przykład tryb parkingowy. Natomiast jeżeli chodzi o te jeszcze dodatkowe funkcjonalności na tym podłokietniku Command Arm, to mamy dwie pamięci obrotów silnika, gaz ręczny w tym miejscu, tutaj mamy włącznik przedniego napędu, tryb automatyczny przedniego napędu i tak samo z blokadą mechanizmu różnicowego, tryb manualny, automatyczny. Tutaj obsługa radia, wentylatorów, temperatury czy telefonu z tego poziomu. Jest to, myślę, dobrze oznaczone takimi małymi obrazkami, dosyć intuicyjnie. Włącznik wałka odbioru mocy. Natomiast tutaj, pod tymi zatrzaskami, tak jak tu można zauważyć, tutaj, tu i jeszcze tu, mamy poukrywane przyciski do obsługi wyjść hydraulicznych, między innymi, ponieważ nie wszystkie przyciski do tego służą. Tu mamy podnośnik, między innymi, jeden przedni tuz, drugi oczywiście podnośnik na tyle. Natomiast tu mamy oznaczone 5 przycisków kolorami do obsługi wyjść hydraulicznych oraz są rzymskie cyfry 1, 2, 3, 4, 5. No i oczywiście w prosty sposób można sobie operować już tymi wyjściami hydraulicznymi na tyle ciągnika. Oczywiście są te blokady takie, aby gdzieś sobie tutaj czegoś przypadkowo nie wcisnąć. Jest również pokrętło do regulacji wysokości oraz tu mamy włącznik automatycznego prowadzenia ciągnika, więc większość tutaj funkcjonalności możemy sobie właśnie obsługiwać z tego poziomu. I tu jeszcze mamy taki całkiem pojemny schowek. W nim kryje się jeszcze 12-woltowe gniazdo zapalniczki. Jeszcze na podłokietniku w przedniej części mamy dwa przyciski. Jeden służy do blokowania hydrauliki, natomiast drugi do funkcjonalności ISOBUS. Jest też ten monitor, ale żeby sobie już może tego wszystkiego nie mieszać, przejdziemy sobie do jego omówienia w dalszej części. Teraz skupimy się na innych elementach jeszcze tutaj ciągnika. Natomiast tutaj po prawej stronie mamy jeszcze szereg różnych wyjść elektrycznych. No myślę, że jest tutaj ten cały zestaw. Myślę, że nie powinno tu nikomu nic brakować. Jest też mnogość wyjść USB. Tutaj mamy jedno. Tu jeszcze są dwa. Tak samo USB-C. Akurat w tym miejscu tam mamy, gdzie wcześniej odsłoniłem zaślepkę, mamy pełne gniazdo USB typu A. O, w tym miejscu. Tu jest jeszcze taki mały schowek, najpewniej popielniczka. Tu mamy kolejne gniazdo USB oraz wyjście AUX, a także między innymi gniazdo 3-pinowe. Tutaj powyżej mamy jeszcze taką szynę wraz z uchwytem. Jest to oczywiście przesuwne. Możemy sobie tutaj zamontować jeszcze jeden wyświetlacz, a także w tym miejscu przy podłokietniku, przy tym wyświetlaczu mamy jeszcze uchwyt na telefon. Tutaj w górnej części po prawej stronie mamy regulację lusterek. Swoją drogą lusterka są naprawdę bardzo ciekawie zaprojektowane wraz z takimi zielonymi wstawkami. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Tu mamy powyżej jeszcze jeden wyświetlacz do obsługi multimediów, na przykład radia. Także myślę, że jest tego tutaj całkiem sporo, jeżeli chodzi o takie wyświetlacze. I oczywiście to jest wyposażenie opcjonalne, jeżeli chodzi o obsługę tych multimediów. Natomiast po lewej stronie ciągnika w tym miejscu mamy taki schowek. Może być on również klimatyzowany, jako taka mała lodówka możemy wtedy służyć, tak jak w dzisiejszym egzemplarzu właśnie jest taka funkcjonalność. I tu jeszcze mamy jedno gniazdo 3-pinowe w tym miejscu. Po lewej stronie jeszcze w górnej części mamy między innymi schowek na jakieś różne rzeczy oraz jest jeszcze fotel pasażera rozkładany w ten sposób. Też on jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Bezpośrednio jeszcze przed nami mamy dwie manetki do obsługi świateł, wycieraczek, kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego. Tutaj mamy jeszcze jedno pokrętło do obsługi głównych świateł ciągnika. Coś na podobnej zasadzie jak w samochodzie. Oczywiście dźwignia zmiany kierunku jazdy i ten bieg wentylatora. W drugą stronę oczywiście w cudzysłowie, ponieważ jak już sobie wspomnieliśmy, zmienia się tam ułożenie tych łopatek. Natomiast jeżeli chodzi o wyświetlacze w tym ciągniku, to jak można było zauważyć, jest tutaj tego całkiem sporo. W większości jest to wyposażenie opcjonalne, natomiast mamy oczywiście zawsze dostępny ten wyświetlacz po prawej stronie na prawym słupku. Tutaj wyświetlają się takie główne informacje jak prędkość obroty silnika, temperatura cieczy chłodzącej czy ilość paliwa w zbiorniku. Natomiast możemy mieć opcjonalnie, tak jak w dzisiaj prezentowanym ciągniku, wyświetlacz Command Center G5. Może być to G5 Plus bądź G5. Różni się on wielkością wyświetlacza. Może to być 10,1 cala bądź 12,8 cala. Możemy mieć również drugi wyświetlacz, tak jak widoczny dzisiaj tutaj. Na przykład, tak jak tutaj jest to zrobione, tym obsługujemy sobie w głównej mierze nawigację, czyli wszystkie te funkcjonalności do rolnictwa bardziej precyzyjnego, a tutaj już mamy takie główne bardziej parametry ciągnika.
No i jeszcze jest kolejny wyświetlacz, jak już to sobie mówiliśmy, do tego radia. Przejdźmy sobie zatem do omówienia tego głównego wyświetlacza, ponieważ ten tutaj po prawej stronie, no to jak już to wspomniałem, w głównej mierze służy do nawigacji, natomiast tutaj tym na podłokietniku Command Arm obsługujemy większość funkcjonalności. Tutaj poniżej mamy kilka fizycznych przycisków wraz z pokrętłem. I podobnie jak to było na przykład w przypadku serii 6M, gdzie mieliśmy tutaj panel po prawej stronie, to tutaj też mamy szybkie skróty do poszczególnych zakładek. Analogicznie możemy sobie do nich przechodzić również poprzez poszczególne miejsca na pulpicie obsługiwane dotykowo. Natomiast na szybko może sobie przejdziemy. Tutaj mamy szybkie przejście do silnika, przekładni, wałka odbioru mocy, systemu ITEC, czyli pracy na uwrociach, obsługa świateł, obsługa nawiewów oraz możliwość przypisywania poszczególnych klawiszy, co mają robić na tym właśnie tutaj joysticku Command Pro. Jak można zauważyć, mamy tutaj poznaczane poszczególne przyciski z całego joysticka i można sobie tutaj przypisać różne funkcjonalności. Tu na przykład tym kołyskowym przyciskiem A i B mamy możliwość podnoszenia maszyny. Tutaj, jak można zauważyć, przyciskami w tym miejscu na przykład są dwie pamięci obrotów silnika bądź automatyczne prowadzenie. Także zależnie od potrzeb można sobie to pokonfigurować. W tym miejscu wspomnę też o tym, że w tym miejscu możemy mieć również taki mały joystick do obsługi hydrauliki ciągnika. Można za jego pomocą również jeszcze obsługiwać dodatkowe funkcjonalności ciągnika. Jest oczywiście on wyposażeniem opcjonalnym, często spotykane przy ładowaczu czołowym w tej konfiguracji właśnie ciągnika. Natomiast jeżeli chodzi już o omówienie tego wyświetlacza, to ten pierwszy ekran jest to tak zwana strona pracy, którą sobie można skonfigurować, ten taki layout, zależnie od potrzeb, co chcemy mieć widoczne na ekranie, można sobie tutaj różne opcje poumieszczać. Natomiast z tym skonfigurowanym teraz mamy m.in. te liczniki przepracowanych obszarów, czyli ilość obrobionych hektarów, spalanie ciągnika, tutaj mamy ustawienia od wyjść hydraulicznych, aktualne uniesienie tylnych cięgien. Mamy również widoczne dwie zapamiętane prędkości do tempomatu. Mamy tutaj pierwszą oraz drugą. Jak można zauważyć, na przykład sobie kliknę pierwszą i po kliknięciu na przykład tym pokrętłem sobie mogę zmniejszać tą prędkość bądź tym plusem i minusem dotykowo, zależnie od tego, jak jest nam wygodnie w danej sytuacji. Tutaj mamy również odczyty właśnie o spalaniu, na przykład na hektar, o aktualnym biegu wałka odbioru mocy. Takie dosyć podstawowe informacje. I teraz przechodzimy sobie do głównego menu. I mamy ustawienia maszyny, aplikacje, system. Po lewej stronie główne kategorie, natomiast w każdej z tych kategorii mamy jeszcze kilka takich skrótów i są one m.in. powielone z tymi przyciskami tutaj poniżej. Jak można zauważyć, tutaj mamy obsługę nawiewów w głównej mierze, opcje bardziej serwisowe w tym miejscu, ustawienia od przekładni, czyli m.in. te dwa tempomaty prędkości i prędkość po przełączeniu kierunku jazdy do przodu oraz do tyłu. Idąc dalej, ustawienia od wyjść hydraulicznych, od przepływów, mogą tu być również te tak zwane czasówki, jak można zauważyć, plus, minus, zmniejszamy sobie, zwiększamy. Następnie ustawienia od silnika, tutaj sobie ustalamy na przykład dwie pamięci obrotów silnika i analogicznie pokrętłem bądź tymi przyciskami wirtualnymi możemy sobie te opcje zmieniać. I co ciekawe, tutaj mamy również podgląd na to, jaka będzie prędkość wałka odbioru mocy na danym ustawionym tempomacie prędkości wałka odbioru mocy. I na przykład jak mamy tutaj widoczne przy 1500 obrotach na minutę, jeżeli chodzi o obroty silnika, będziemy mieć 850 obrotów na wałku przy prędkości wałka ustawionej na 1000 eko. Całkiem przydatne rozwiązanie. Tu jeszcze mamy widoczne właśnie informacje na temat tego wałka odbioru mocy, też takie na szybko, natomiast główne ustawienia wałka odbioru mocy znajdują się tutaj i sobie możemy tutaj zmieniać ustawienia właśnie prędkości wałka odbioru mocy. Tu możemy sobie włączyć zewnętrzne sterowanie wałkiem WOM, czyli możemy wtedy używać tego przycisku na błotniku. Także jak można zauważyć, tak to się tutaj prezentuje. Tu jest jeszcze tempomat wałka odbioru mocy między innymi. Tu by była pokazana prędkość, z jaką aktualnie ten wałek się obraca, jeżeli byśmy sobie go włączyli. Ustawienia od przedniego tuza, czyli górne ograniczenie, prędkość opadania, prędkość podnoszenia i aktualne ułożenie. Analogiczna sytuacja przy zaczepie tylnym. Tu jeszcze jest m.in. też regulacja siłowa czy czułość poślizgu. W
tym miejscu. Poniżej też mamy widoczną taką opcję. Oczywiście jest również to położenie, które sobie możemy zmieniać tym pokrętłem tutaj po prawej stronie. O, teraz jak można zauważyć, zmienia nam się ta wartość. Teraz sobie wyjdziemy, przejdziemy dalej. Mamy zawieszenie przedniej osi, czyli amortyzację, automatyczne, maksymalne oraz ustawiane ręcznie. Oraz tu jeszcze konfigurujemy sobie zawieszenie kabiny, ponieważ oczywiście kabina jest również amortyzowana i tutaj możemy sobie zmienić czułość tej amortyzacji od maksymalnej poprzez średnią do minimalnej. I tu jeszcze mamy panel świateł. Czyli z tego poziomu możemy sobie pozaznaczać, które światła chcemy uruchamiać za pomocą tego, można powiedzieć, skrótu. Myślę, prosty sposób. Są one poznaczane, które światła są uruchamiane którym przyciskiem. Także prezentuje się to w ten sposób. Myślę, że jest to dosyć mocno intuicyjne. Ja miałem pierwszy raz styczność z tym wyświetlaczem, a myślę, że dosyć szybko idzie się tutaj wszystkiego nauczyć. Jest to dosyć intuicyjne. Zakładam aplikację, natomiast jest tego jeszcze więcej. Tutaj już są opcje naprawdę bardzo zaawansowane, już bardziej odnoszące się na przykład do rolnictwa precyzyjnego czy wymiany danych. Z takich rzeczy to jeszcze na przykład mamy kalkulator do jakichś szybkich przeliczeń. Możemy sobie tutaj również ustawić layout manager, czyli ustawienie tych poszczególnych zakładek, jakie będą widoczne na tym ekranie pracy, które omawialiśmy sobie na samym początku. Myślę, że nie będę może przechodził poprzez wszystkie te zakładki, ponieważ są tu między innymi te od mapowania terenu, od autotrack, czyli automatycznego prowadzenia, od charakterystyki pracy ciągnika na uwrociach, czy też na przykład te kamery, jeżeli by ciągnik był w nie wyposażony. Także jest tego tutaj całkiem sporo. I tu jeszcze mamy ustawienia systemowe, odnoszące się już bardziej do samego wyświetlacza, czyli data, godzina, język jednostki, sam dźwięk czy menedżer plików. Także pomimo tego, że funkcjonalności tutaj ukrytych jest naprawdę dużo, to myślę, że jak najbardziej nie jest to tak aż bardzo ciężko połapać się w tym wszystkim. Jest to dosyć intuicyjne. Oczywiście sama widoczność tego wyświetlacza również jest naprawdę bardzo dobra. Także pokrótce sobie przeskoczyliśmy pomiędzy tymi wszystkimi zakładkami. Wygląda to właśnie w ten sposób. Tutaj jeszcze z takiej ciekawej rzeczy, jak można zauważyć, poprzez kliknięcie tutaj domyślnej strony pracy mamy możliwość wyboru dwóch ustawionych. Jest tutaj naprowadzanie i ta domyślna strona pracy. I teraz tak, mamy tutaj widoczne ustawienia ciągnika, tutaj widoczna jest nawigacja. Natomiast przeskakując sobie w ten sposób na naprowadzanie, mamy tutaj widoczną nawigację, a te funkcjonalności ciągnika przeskakują tutaj i możemy sobie tutaj również utworzyć nowe strony pracy w tym miejscu. Sobie to zamkniemy, nie będziemy sobie teraz tego konfigurować, więc są to takie szybkie skróty, żeby sobie szybko przeskoczyć pomiędzy różnymi funkcjami. Też całkiem przydatne rozwiązanie. Takich dodatkowych funkcjonalności tego ciągnika, to jak można było między innymi zauważyć po tych funkcjonalnościach wyświetlacza, to możemy mieć na wyposażeniu tego ciągnika między innymi automatyczne prowadzenie wraz z pełną automatyką pracy na uwrociach, a także ciągnik może po pierwszym przejeździe na przykład jakby dostosowywać sobie dalsze przejazdy. Dodatkowo jeszcze może być oczywiście kontrola sekcji, zmienne dawkowanie, pełna obsługa maszyn w technologii IsoBus, między innymi z poziomu tego czy tego drugiego monitora, zależnie od tego, jak sobie to wszystko skonfigurujemy. Jeszcze z takich przydatnych systemów może być to na przykład wymiana danych pomiędzy ciągnikiem a jakąś centralą. Wtedy na przykład operator może dostawać z centrali już przygotowane wstępnie zadanie, jakie ma wykonać. Także no, zależnie od tego, do czego ciągnik będziemy wykorzystywać, gdzie on będzie wykorzystywany, no to tutaj tego jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o takie nowoczesne systemy. Zobaczymy sobie jeszcze, jak ta przekładnia między innymi działa w praktyce, więc dajemy sobie kierunek jazdy do przodu. Zacznijmy sobie od biegów pełzających. Tak jak można zauważyć, bardziej wychylając drążek do przodu, to zwiększają nam się te obroty, jak i prędkość. No i zostawiając drążek, ciągnik się zatrzymuje i do tyłu. Ciągnik oczywiście będzie nam jechał do tyłu. Obroty też automatycznie zwiększają się w zależności od tego, im bardziej wychylimy ten joystick. No, jesteśmy w położeniu neutralnym. Teraz sobie przejdziemy do tych prędkości normalnych, czyli po prostu wychylę sobie joystick do przodu. Można zauważyć teraz,
obroty również się zwiększają w zależności od tego, jak bardzo joystick sobie wychylę. No i teraz sobie zatrzymam się samym sprzęgłem ciągnika. Teraz sobie z przyciskiem pojadę do tyłu. Zatrzymałem się teraz z użyciem sprzęgła nożnego. Mamy jeszcze tutaj te dwa tempomaty prędkości. Zmienimy sobie go, załóżmy, na jakieś, powiedzmy, 4 km na godzinę. Jest to pamięć pierwsza. Mamy go ustawiony, więc ruszymy sobie do przodu. Czy przekładnia mogła przejść w tryb pracy? No. Ruszyliśmy sobie do przodu. Teraz wychylam sobie joystick w prawo. Mamy 4 km na godzinę. Prędkość została osiągnięta. No i analogicznie można się zatrzymać sprzęgłem nożnym bądź wychyleniem joysticka do przodu. Ten tempomat nam się zmniejsza, czyli po prostu znika, dezaktywujemy go de facto. No i wychylamy do tyłu, jedziemy sobie do tyłu. Nawet można tak jak teraz nieco agresywniej dodać gazu, to znaczy gazu, tego przełożenia na przekładni, to tak jak słychać, obroty się też zwiększą, zarówno jak i prędkość do tyłu. Że tutaj mamy taką, już można powiedzieć, że pełną automatykę. Ciągnik jako niejako wyręcza tutaj operatora, tylko sterujemy wychyleniem drążka, całkiem fajnie to współpracuje. No i mamy też te biegi pełzające, jak wcześniej sobie mówiliśmy, teraz do tyłu, na przykład jakieś podczepianie maszyn, powiedzmy, jak najbardziej, nawet te prędkości są takie minimalne. Jeżeli chodzi o taki krótki przejazd testowy, to wygląda to właśnie w ten sposób. Tych funkcji tutaj jest całkiem dużo, to był taki tylko szybki przejazd. Można powiedzieć też, że pierwszy raz miałem styczność z przekładnią bezstopniową w ciągnikach marki John Deere, tym bardziej jeszcze na tym joysticku Command Pro, ale myślę, że chociaż w pewnym stopniu można sobie było tutaj zobaczyć, jakby ta praca mogła wyglądać. Także co, przejdźmy sobie do podsumowania. Będziemy sobie już powoli zmierzać do końca tej prezentacji. Myślę, że było tutaj całkiem sporo ciekawych informacji na temat tego właśnie ciągnika, tym bardziej, że jest to traktor bardzo mocno zaawansowany technicznie, jeżeli chodzi o te nowoczesne systemy od rolnictwa, na przykład precyzyjnego. Jest tego tutaj naprawdę dużo. No i w zależności od tego, na jaką wersję ciągnika się decydujemy, to możemy mieć tutaj moce nawet przekraczające grubo 200 koni mechanicznych. Także myślę, że jak najbardziej warto by się też przyjrzeć temu ciągnikowi nieco bliżej. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do zostania na dłużej na tym kanale, do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić nowych, pojawiających się filmów. Myślę, że będzie też więcej ciągników od marki John Deere, na przykład w serii 6R. Może przyjrzymy się też jakimś innym ciągnikom. Jeżeli uda się nagrać jeszcze jakieś inne prezentacje, oczywiście linki będą gdzieś w opisie pod tym filmem. Natomiast chciałbym jeszcze podziękować na sam koniec firmie Wanicki Agro za użyczenie tego prezentowanego dzisiaj ciągnika do nagrania tej prezentacji. Jak zawsze linki do strony czy mediów społecznościowych są w opisie pod tym filmem. A my co, będziemy sobie już powoli kończyć. Nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Was za tydzień na kolejny film. A w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się, jak już to wspomniałem, za tydzień. Także do zobaczenia. Cześć!